Słuchajcie, przez całą Polskę przechodzą śnieżyce, głównie przez południową i wygląda to naprawdę mocno. Ja dzisiaj nie byłem w stanie zrobić nawet latającej kawki. Zacząłem i kurczę, przerwało transmisję ze względu na śnieg. Pewnie internet też jest słabszy, bo gdzieniegdzie pewnie słupy się uginają i druty. Dzisiaj mamy na celu sprawdzenie tego małego drona. To jest Smart HD marki Geparsi. Pożyczyłem go od Łukasza. Jestem bardzo ciekawy, jak on będzie latał. A naładowałem pakiety, zmieniłem mu śmigła na te niebieskie. Mam ze sobą też shockera, ale najpierw pojedziemy w jedno miejsce, bo jest kilka rzeczy, które trzeba po drodze zrobić i zabieram Was na wycieczkę. Chodźcie ze mną, zapraszam. ...79... Końcówka 811. Dobra, mamy to. Zależało mi na odbiorze tej paczki, bo mam tutaj kable i mam też... Tu jest nowy Air Unit. Jeszcze nie zdecydowałem, do którego drona. Zobaczymy, do którego on pasuje, ale w każdym razie jeden już zabudowałem do Nazgula. Tu jest numer 2. I mam kable zasilające do gogli. Ten mi się bardzo obruszał, a mi się nie chce lutować i nie chce mi się go rozgrzebywać. Wtyczka się zepsuła. Ale ten będzie trzymał. To jest ważne, szczególnie jak latam nad wodą. A to jest kabel też do gogli, tylko do baterii DJI. Mamy szczęście, bo zrobiło się okno pogodowe. Wyszło słońce na chwilę. No i zobaczymy teraz. Pierwszy pakiet zrobiony, nie było szału, musiałem się przyzwyczaić, ale przede wszystkim nie mamy odczytu napięcia, no i to jest kurczę słabe. Będę latał tak mniej więcej 2 minuty nim. A tak poza tym jest leciutki, ale bardzo zwinny i szybki. Mniej więcej 3,7 na cele, 3,8. Jakieś 2 minuty można polatać spokojnie nim. Parę rzeczy jest naprawdę super, jeżeli chodzi o tego małego drona, tego Toothpika. Po pierwsze, on jest bardzo zwinny i szybki. Teraz mu przestawiłem kąt kamery, bo miał bardzo agresywnie, także zasuwałem jak na wyścigach. A jedną glebę zaliczyłem, na szczęście spadł, ale tak na śnieg, do góry nogami, nic się nie stało. Natomiast nie nagrał mi się DVR, nie nagrywa samodzielnie i też nie pokazuje napięcia w goglach i czasu lotu, niestety. Kurczę, coś jest nie tak, albo z ustawieniami w Betaflight, to jest łatwo zrobić, bo tam w portach można aktywować dany port, UART, a jeżeli nie to, to mamy kabelki pomylone, to jest druga opcja, lub trzecia jest taka, że może custom OSD, ale wydaje mi się, że tam było włączone, bo sprawdzałem, więc zostają dwie rzeczy, albo w Betaflight w portach, albo właśnie kolejna rzecz, czyli kabelki RX i TX pomylone, żółty z białym. Ogrzeję się chwilę i polecimy jeszcze raz. Będę pamiętał o tym, żeby nagrać DVR i spróbuję Wam skomentować też ten ostatni lot. Miejscówka jest wyborna. Słuchajcie, bo mam tutaj parking Lidla, jestem na samym końcu. Jest naprawdę ogień tutaj, jeżeli chodzi o to miejsce. I teraz pytanie, czy ja jestem w stanie odpalić nagrywanie? Jestem w stanie, nagrywa mi się obraz. Polecimy sobie tuż obok, za tym płotem. Jest jeszcze taki teren, gdzie wielokrotnie latałem, robiliśmy nawet testy z dymami. I to jest super miejsce, bo to jest działka po starej fabryce opakowań blaszanych. To jest nawet taki mini bando. I mógłbym tutaj przejść, gdyby to był mój dronik, a nie Łukasza, to pewnie bym poszalał. Nie widzę niestety, kurczę, napięcia na akumulatorze, ale wiem, że mniej więcej możemy poszaleć jakieś 2-3 minuty. I to wszystko, ja tak staję, zobaczcie. Super, nie? Tu jesteśmy. Samochody w ogóle mnie nie widzą, ani ludzie. Także pod tym względem to jest naprawdę kosmos. Tu można poszaleć, trzeba uważać tylko na latarnię. Ale jest wiecznie. Polecimy sobie kawałek tu. Oprócz tego, że mam telemetrię nieaktywną, to dobrze mi się nagrywa i w goglach widzę doskonale. Ta kamera może nie jest najwyższej klasy,
ale wystarcza. Dobra, pytanie jest, czy jestem w stanie zrobić punch przy tym kominie i jakiegoś małego dive'a. Tu jest jeszcze takie mini bando. Mam, odzyskałem. I teraz jak on reaguje? No jestem w stanie zrobić fajnego... Wow! Fajny dive. A to na drugą stronę. Nad tym bando. Też całkiem nieźle się zwija ten smarcik. A w ogóle historia jest taka, że Łukaszowi podobno Przemek sprzedał tego drona. A znowu o dronach, tylko że... Kurczę, nie widać tej telemetrii, nie? Nie widać dokładnie tego, co jest najważniejsze. A mianowicie napięcia na pakiecie. Dobra, robimy jeszcze jednego dive'a. Będziemy wracać. Wystarczy, nie jestem świadomy w tej chwili, jakie mamy napięcie. Zrobimy sobie krótką rundę. Tutaj są ludzie, więc się troszkę oddalę. Tu mamy paczkomat. On jest zwinny, przestawiłem go. A jeżeli chodzi o kąt kamery, teraz bardzo dobrze się ten dronik prezentuje. Jest cichutki też. Śmigła ma z bety. Z tej niebieskiej. Dobrze jest, będziemy wracać. Wystarczy na dzisiaj tych występów lokalnych. Zobaczmy, jak ja tutaj jestem. Tu jest pełno śniegu wszędzie. Dobra, mogę tu wylądować. Idealnie. Słuchajcie, dzisiaj jest bardzo wietrznie, nie ma co ukrywać, ale jak na takiego malucha, to on naprawdę dał radę i fajnie się spisuje, a radzi sobie. Te śmigiełka całkiem dobrze mu spasowały. Czas lotu mniej więcej tak 2-3-4 minuty, nie więcej, nie latałem dłużej, ale on ma power. Przestawiłem mu teraz kamerę na prawie układ poziomy. Ale i tak on zasuwa, rozwija duże prędkości. Jest cichutki, też można latać blisko ludzi. Fajny dronik, szczególnie, że jest na cyfrze, na crossfire. Nie widziałem jakichś problemów. Dive'a też dwa razy pociągnął całkiem nieźle. Wyjście z dive'a niezłe. Taki mini 5 cali, ale oczywiście czuje się. Głównie wiatr go porywa, no to jest nie ta moc, bo to są silniki 11.05. No to wiadomo, że to jest maleństwo. Ale mimo wszystko kupa zabawy z tym dronikiem jest na bieżąco. I jak ktoś też mieszka w takim miejscu, które jest mocno zurbanizowane, to może być fajne rozwiązanie, bo nim można latać praktycznie wszędzie. Wystarczy, że odjedziesz na koniec parkingu pod marketem, albo przejdziesz się kawałek do parku i już jest miejscówka do lotów. Nikomu nie przeszkadza, można też koło domu polatać czy pod blokiem. Nie ma tutaj takiej jazdy jak z pięciocalówką, gdzie wszyscy są w szoku i nie wiedzą, co się dzieje. Ale warunki są niesamowite, bo są tak zmienne. Chwilami jest naprawdę pięknie, a chwilami jest, kurczę, nie do życia. I teraz bądź mądry i pisz wiersze i się przygotuj tutaj do lotów. We'll be right back.
Jako ostatnią sesję dzisiaj jeszcze polatałem shockerem. Fajna maszynka. Oczywiście wiatr jednak robi swoje i nie ma co. Wydaje się, że kurczę, on nam tutaj niewiele zrobi, ale targa tymi maluchami. To nie jest jednak ciężki dron i jest super pogoda, ale mamy też sporo wiatru i nam się zmienia cały czas. Okna pogodowe przechodzą, chmurki, ale jest cudnie. Bardzo fajna sesja. Super teraz to wygląda. To co, spróbuję cofnąć powoli. Spotkałem się z Patrykiem i od razu się zaczęło. Przeleciał się nim i po pierwszym locie od razu śmigło zniszczone, jedna łopata wyłamana. Jest zimno, nie? Ale power loop, no wiadomo, troszeczkę nisko był. Fajna sprawa i fajna zabawa. Mega się lata tym małym dronikiem. A nawet telemetria podobno mu się uruchomiła, tak przynajmniej twierdzi Patryk. No, mam jeszcze na szczęście shockera, bo nie wziąłem zapasowych śmigieł. Także następna rundka shockerem na paintballu. No i jak jest? Sygnał? Robię zawijas. Sygnał jest 80 na LRS-ie, a tak to jest na razie bardzo dobrze z wizją. Super. Wow! Co to było? Dobry piesek. No dobra, ja tutaj jestem zadowolony. Shocker troszeczkę świszczy i nie wiem, i to nie jest śmigło, bo mu wymieniałem dzisiaj. A tu wiadomo, co jest z maluchem, już zakończył na dzisiaj karierę. Ale shocker fajnie lata, bo to jest coś pomiędzy sinałupem a piątką. On lata i dynamicznie, ale też i spokojnie, jest cichutki przede wszystkim. I też nie przeszkadza tak bardzo ludziom, także pod tym względem jest super dronem. Ja go właśnie po to zbudowałem, żeby można było polatać bliżej ludzi. I to mi się sprawdza póki co, jest naprawdę ekstra. Jak ci się lata w tym śniegu? Wiesz co, nawet. A ty masz impregnowaną płytkę? Tak. Pomalowaną? Pomalowaną, dwa razy nawet. Niezły jesteś, naprawdę. Powiem ci, że ci ładnie idzie. Słyszę, ale muszę się skupić. O, pięknie! Ale pięknie dałeś czadu, ładnie Patryk, naprawdę. Musisz sobie go rozbroić teraz, no. Wiesz? Dobrze ci poszło. Słuchajcie, kończymy vloga na dzisiaj, bo jesteśmy już cali zmarznięci, ale akcja była konkretna i z Patrykiem zawsze jak się spotykam, to się coś dzieje, jest ta energia i moc. Także dzięki ci stary, dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnych epizodach. My już mamy zamarznięte ręce. Do zobaczenia, pa!